Przygoda Tatiany i Gajany z białymi walami rozpoczęła się w Morzu Czarnym. Ten gatunek waleni, zwany białuchami, słynie ze swego wyjątkowo pięknego śpiewu. Żyje z reguły w stadach w zimnych wodach strefy podbiegunowej północnej Rosji. Aktywistki działające na rzecz ochrony zwierząt od dziecka ze smutkiem obserwowały, jak szybko zmniejsza się jego populacja. Powodem powolnego wymierania tych morskich ssaków jest ogromne zapotrzebowanie w delfinariach i oceanariach. Jako dzieci były bezradne. Dziś te dwie młode Rosjanki postanowiły działać. Zrealizowały film dokumentalny. Pokazują w nim, jak szybko rozbudowuje się sieć delfinariów wzdłuż czarnomorskiego wybrzeża i w Chinach. Są one czystym piekłem dla białych wali, przemierzających na wolności setki kilometrów. W małych basenach zmuszane są do robienia sztuczek. Ich życiowe funkcje redukowane są do poziomu zdalnie sterowanych zabawek. To okropne uczucie, mieć świadomość tego, co dzieje się z delfinami i białuchami za zamkniętymi drzwiami w ciasnych delfinariach, ale jeszcze trudniej pogodzić się z faktem, że nie można im pomóc. Tatiana i Gajana poświęciły 4 lata na dokładne zbadanie sytuacji. Podróżowały po całej Rosji, nagrywały białuchy trzymane w delfinariach w różnych warunkach. Film wywołał w Rosji sensację. Najbardziej przeraziła mnie sytuacja białych wali i delfinów na Bliskim Wschodzie. Zobaczyłam tam rzeczy, które trudno sobie wyobrazić. Ostra tresura, bezmyślne męczenie zwierząt. Wiele z nich nie przetrwa nawet transportu. Trenerów to nie wzrusza. Kiedy nagrywałyśmy film, często nam grożono. Wielkie wrażenie robią sekwencje nagrane podczas połowów przy kole podbiegunowym. Delfinaria potrzebują młodych, szarych jeszcze zwierząt. Tylko takie nadają się do tresury. Kiedy dojrzewają i zaczynają bieleć, jest już za późno. Podczas polowania dorosłe białuchy próbują ratować potomstwo. Często zaplątują się w sieci i same tracą życie. Na tych starych, zardzewiałych barkach białe wale wywożone są do Chin. Leżą całymi dniami w małych wannach z wodą, w prażącym słońcu. Podczas przeładunku zwierzętom często łamią się kręgosłupy. Ceny młodych wahają się od 40 do 100 tysięcy euro. To wielki biznes. Obecnie film Tatiany i Gajany wszedł na ekrany rosyjskich kin. Aktywistki chcą w ten sposób zmusić szeroką publiczność do refleksji. Podobnie jak robią to już od dawna filmowcy w Europie, Ameryce czy Kanadzie. Dzięki temu w krajach tych zaostrzono przepisy dotyczące wwozu schwytanych waleni. Ale w Rosji mało kto ma wiedzę na ten temat. Tym większy był szok widzów po obejrzeniu filmu. To dobrze, że w Rosji powstają takie filmy, że porusza się ten temat. Największy problem w tym, że nie istnieją żadne wiążące przepisy dotyczące trzymania białych wali w niewoli, że nie ma jeszcze dokładnych reguł postępowania z tak inteligentnymi zwierzakami. I właśnie o to chodzi. Tatiana i Gajana walczą o zakaz połowów białych i precyzyjne przepisy dotyczące ich przetrzymywania w delfinariach, ale rosyjskie władze lekceważą ochronę zwierząt, zwłaszcza kiedy w grę wchodzą ogromne pieniądze. Prezydent Putin nowe moskiewskie delfinarium uważa za obiekt prestiżowy, jak dotychczas zignorował wszystkie wysłane do niego apele. Gdyby biznes z połowem i sprzedażą białuch był w jednym ręku, sprawa byłaby o wiele prostsza. Ale problem w tym, że zyski z ich połowu czerpią wysocy rosyjscy urzędnicy. Ten biznes jest częścią korupcyjnego systemu. Żeby go rozbić, trzeba dużo czasu, ale w rosyjskich gazetach pokazują się już pierwsze artykuły na ten temat. Film jak na razie wyświetlają jedynie małe kina studyjne. Skromny, ale dobry początek.